Ciąłam się na nogach, rękach, tu, tu. Rodzice na początku nie wiedzieli. Robiłam to dla samej siebie. Zazwyczaj jak siedziałam, to później nosiłam takie bluzy, długie koszulki. Ja nie lubię na siebie zwracać uwagi, ale... Ale wykrzyczeć się każdy potrzebuje. Czasami. Teraz chcę pierwszy raz powiedzieć coś głośno. W krzyku i ciszy. Reportaż Anny Bogdanowicz. Jedne dziewczyny tną się w miejscach widocznych, takich jak przedramię, nogi, poniżej uda. Justyna Sidor, psycholog. A inne dziewczyny bardziej to ukrywają, ukrywają też swoje emocje, bo czasami tak się zdarza, że wychowanka, która na zewnątrz uśmiecha się, jest radosna, po pewnym czasie wychodzi, że dokonuje samookaleczeń na brzuchu. Często mówią, że nie wytrzymują emocjonalnie, że wracają do nich rzeczy z przeszłości, więc wołają o pomoc. Nazywam się Julia, mam 17 lat. Już tego nie robię, mam teraz terapię. Jestem uzależniona od papierosów, ale tak to jakieś, nie wiem, narkotyki czy alkohol nie. Od 10 roku życia mieszkam w domu dziecka. Przez matkę, przez alkohol w rodzinie. Taty nie było, później mama zostawiła, wolała pić. To jest takie najbardziej bolesne i zerwałam z nią kontakt. Teraz jestem w Goniądzu, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Nazywam się Kasia, mam 18 lat i jestem z Warszawy. Jestem adoptowana. Mam tatę, który jest rygorystyczny trochę. Miałam dużo zakazów. Nie mogłam sobie wychodzić ze znajomymi, no więc się trochę zbuntowałam. I bardzo często uciekałam z domu. Cięłam się, kradłam, ćpałam, piłam i sobie źle narobiłam w życiu. Przez to trafiłam tutaj. Karolina, jestem z Białegostoku. Mam 15 lat. Byłam 2 razy w rodzinie zastępczej i 2 razy w pogotowiu opiekuńczym. I teraz też jestem z pogotowia opiekuńczego. Miałam przykrą sytuację kiedyś. Mój ojczym dotykał mnie tam, gdzie nie powinien. Molestował. Mama nie uwierzyła. Do tej pory chyba mnie nie wierzy. Zaczęło się od tamtej sytuacji. Myślałam, że to mi jakby pomoże i pomagało na chwilę. Kradzieże, używki, ucieczki z domu, ze szkoły, bójki. Tutaj mnie skierował sąd. Mam na imię Ola, a tak właściwie jestem Antek, jestem osobą transpłciową. Mam 15 lat i spożywam do tej pory różne substancje psychoaktywne i jednocześnie też jestem uzależniony od samookaleczeń z powodów demoralizacyjnych. Przebywam w ośrodku wychowawczym w Goniądzu. Do tej pory mam różne zachowania w sobie, których też bardzo nie akceptuję. Jestem osobą agresywną, bo ludzie są... Nie wiem, jak mam to ująć w słowa. Narkotyki, alkohol, kleje, dezodoranty, rozpuszczalniki, więc różne środki, które po prostu stymulują mózg. I często pierwsze takie samookaleczenia były robione w grupie rówieśniczej podczas właśnie takiej imprezy albo nasiadówki, kiedy właśnie były pod wpływem substancji psychoaktywnych. Bo u nas dziewczyny nie mają dostępu do substancji psychoaktywnych, a trudno zabronić, żeby nie dbały o higienę, nie mogły ogolić nóg, pach, więc dlatego te maszynki są dostępne. Ale jeśli nie maszynki do golenia, to też dziewczyny używają temperówek, przedmiotów ostrych, takich jak klinika lub plastik, po prostu z butelki przecinają. Uważają, że odreagowują emocjonalnie, że odcinają się od tej rzeczywistości.
Są takie dziewczyny, które dokonują tak incydentalnie, bo chcą coś uzyskać, a są takie dziewczyny, które nie mają jeszcze przepracowanych rzeczy związanych z przeszłością, które czasami nie wiedzą, co chcą zmienić, ale chcą zmienić. U nas w domu dziecka było 5 domków, w 4 mieszkają dzieci. Piąty tam są dyrektorzy, psycholodzy. No i na początku pandemii ja nie stosowałam się do reżimów, do obostrzeń. Po prostu każdy domek miał po 2 godziny wyjścia na dwór na dzień. A że my byliśmy już starsi, to nie chcieliśmy ciągle siedzieć w domku. To jakoś się wychodziło tarasem po cichu, a to też jakoś po kątach się paliło. Nie można było nawet wyjść do sklepu na spacer, nie można było się z nikim spotykać, też z rodziną nie można było się spotkać przez długi czas i było mi przykro i z wychowawcami się kłóciłam, z moim opiekunem prawnym. Też miałam taką sytuację, że brat do mnie po prostu po cichu przez bramę się widzieliśmy, tylko z tyłu od ogrodzenia, i tak się przez chwilę zobaczyliśmy. No i to już było coś, bo jak się na przykład za 2-3 miesiące nie widzi rodziny, to jest to ciężkie. No i byłam taka zła na nich wszystkich, oni nie potrafili mi pomóc. I ja, żeby tak jakby odciągnąć te myśli od siebie, po prostu siedziałam. Przez chwilę bolało i to była taka ulga i było dobrze, ale za chwilę znowu te myśli wracały, i znowu się pocięłam. Wychowawca spojrzał, wziął, zabandażował. Może i zapytali, może odpowiadałam im coś, ale to było na zasadzie tak, że oni pytali, ja mówiłam raz tak, co się stało, raz nie i oni po prostu sporządzali z tego notatkę i to chyba szło gdzieś do sądu. Jak było nauczanie zdalne, ja też w sumie olewałam to i nie chodziłam na te nauczanie zdalne. Komputer, lekcje ciągle w tych monitorach, to też było ciężkie, bo to głowa bolała i w sumie też... To, że ja nie chodziłam na te zajęcia, to tak jakby wszystko dobiło to, co ja robiłam przez te kilka lat od 10 roku życia, odkąd tam jestem i znalazłam się tutaj w ośrodku w Goniądzu. Tutaj się nie tnę od ponad roku. W podstawówce byłam bardzo gnębiona, że tak powiem, przez adopcję. Ja to wiedziałam od małego i powiedziałam przyjaciółce, a przyjaciółka powiedziała reszcie, więc zaczęli się ze mnie naśmiewać i mówić, że jestem bez domu, że jestem szmatą i tak dalej. Nie dałam sobie z tym rady, więc po prostu wzięłam sobie żyletkę pierwszy raz w wieku chyba 12 lat. Najpierw lekko, teraz już dość głęboko przez problemy w szkole, przez rodzinę czasem, i ogólnie przez mój stan psychiczny. Rodzice na początku nie wiedzieli, potem zobaczyli. Nie chciałam być w domu, ponieważ mój tata ma do mnie dużo zakazów i tak dalej. Wychodzić mogę dopiero w momencie, gdy posprzątam pokój, ogarnę się cała i pomogę rodzicom. I nie wieczorem, tylko po południu. Muszę wracać za 3 godziny. Mój tata podchodzi do pandemii na przykład tak, że jest starszym człowiekiem, więc mówi mi, że nie mogę wychodzić ewentualnie tylko do jednego znajomego, do którego sam mnie zawiezie i sam mnie odbierze i muszę siedzieć tylko w domu, żeby nie wychodzić na miasto, gdzie może być bezpośredni kontakt z COVID-em. Czasem dostałam w kość, że tak powiem, od niego. Więc uciekałam i żyłam sobie na ulicy jakiś czas. Parę razy zgarnęła mnie policja, ale znowu uciekałam. I w sumie wpadłam w takie mega złe towarzystwo, gdzie po prostu żyłam sobie tak z ćpunami dosłownie. Spałam na dworcach centralnych czy gdziekolwiek. Czasem przespałam się nawet w łazience w galerii. Kradłam, żeby mieć za co ćpać i co jeść. Nie myłam się prawie wcale wtedy, bo nie miałam gdzie po prostu. I potem trafiłam tutaj. To takie zamknięcie mnie w domu spowodowało wszystkie moje problemy tak naprawdę, które teraz mam. I ten cały bunt, który jakoś odreagowuje. Bo ja nie umiem rozmawiać w ogóle, ani opowiadać o sobie. Bo mam po prostu fobię trochę społeczną i nie bardzo potrafię. Tutaj też się cięłam, też przez ludzi, ale przestałam, bo powiedziałam sobie, że już nie mogę po prostu. I jest lepiej na pewno niż w domu.
Dwa lata tutaj jestem, 2,5 i tu już 2 razy miałyśmy kwarantannę. Byłyśmy zamknięte, tak? Miałyśmy bardzo mało zajęć i 0 sportu, a ja uwielbiam sport. Jazda konna, piłka nożna, ścianka wspinaczkowa. Lubię też, nie wiem, takie charytatywne, na przykład na psy, jeździć do schroniska. Każdy się cieszy tam na wolności z tej pandemii, jeżeli nie ma szkoły. A dla mnie to tak nie lubię. Ja uwielbiam ludzi. Nie zawsze, bo niektórzy są po prostu podli. Mój ojczym mnie molestował. Też duży wpływ na mnie mieli znajomi. Zaczęły się cięcia dużo. Na nogach, rękach, tu. Robiłam to dla samej siebie. Pomagało na chwilę. Dawało mi to taką ulgę psychiczną jakby. Miałam się na czym wyżyć, bo nie wiem, walenie w ścianę czy cokolwiek innego, czy krzyczenie mi nie pomagało. No ale zrozumiałam parę miesięcy temu, że nic mi to nie daje i mam nadzieję, że tego nie zrobię więcej w ogóle. Nie jestem osobą zamkniętą, jestem osobą otwartą. Silną też. Dużo osób mówi, że jestem silna. Ja też to widzę, że jestem silna. Bo w sumie są słabe sytuacje, tak? Mam różne kryzysy. Ale mam taką myśl, że to mi nic nie daje. Że może daje ulgę na chwilę, ale to też siedzi tylko w mojej głowie, tak? W tym ośrodku jest naprawdę dobrze, ale myślę, że jestem gotowa na to, że wrócę do normalnej szkoły. No będzie trochę trudniej na pewno, tak? Bo parasol ochronny to jest taki, nie? Że poprosi się kogoś, to ktoś przyjdzie, wytłumaczy, pomoże, wysłucha też. Nauczyciele są bardzo wyrozumiali. No po prostu ludzie. Ośrodek mi bardzo pomógł i nie żałuję, że tutaj trafiłam. Ja zrozumiałam wiele rzeczy, wiele błędów. Wiele się też nauczyłam. Nauczyłam się panować nad sobą, swoją złość. Nie kierować na sobie, tylko nie wiem, gdzieś w jakichś zajęciach czy coś. I rzeczywiście to pomaga. Nauczyłam się uczyć, bo ja wcześniej nie potrafiłam się uczyć, a tutaj po prostu mam chęć i motywację dużą. Moja mama ma problemy z alkoholem. Ojczym jest cały czas. Znaczy ja tego nie zapomnę. Ja mu powiedziałam, że wybaczę, ale nie zapomnę nigdy. To jest dosyć głębokie. Myślę, że naprawdę nigdy tego nie zapomnę. No i mam właśnie taki strach przed mamą głównie, nie? Bo jeżeli piję, to są awantury. Od 1,5 roku tutaj przebywam i samookaleczam się od 4 lat. Najczęściej z powodów rodzinnych, bo moja mama jest alkoholiczką i bardzo często mnie biła. Teraz już nie biję, bo potrafię się obronić. Też wyżywa się na mnie psychicznie. Mówiła mi, że nie chce takiego dziecka, a czuję się Antkiem i chcę być chłopakiem. Jestem nim w środku, mimo że na zewnątrz tego aż tak bardzo nie widać, że mam kształty kobiece, tak? Mam piersi, mam widoczną talię, co też mnie dobija, bo chcę jak najbardziej się upodobnić, a na przykład nie stać mi na binder, tak zwany spłaszczać piersi, żeby zamiast Olą być Antkiem, ścinam włosy na krótko, aktualnie mam tak zwanego jeżyka, mam delikatnego wąsa, mam bardzo gęste brwi, mam gęste rzęsy. Tutaj mam owłosienie nawet na brzuchu, bo golę jedynie miejsca intymne. Ze względów higienicznych, tak? Ale innych miejsc na moim ciele nie golę. Tak samo nie golę rąk, jak widać tutaj. Mam bardzo duże włosy na nogach i to jest jedyna jakby rzecz, która mnie cieszy. Przecież dziewczyny nie mają takiego owłosienia. Niby hormony mam żeńskie, to też zmagam się właśnie z dysforią płciową. To bardzo duży ból psychiczny związany właśnie z transpłciowością. Ale koję ten ból samookaleczeniami, dlatego że to jest teraz w moim życiu jedyny sposób na to, jak mogę sobie z tym poradzić. Zamieniam ból psychiczny na ból fizyczny, dlatego że jest łatwiejszy do zniesienia. Mam świeże rany na nodze, były szyte. Mam blizny na połowie mojego ciała, mam blizny na udach, na łydkach obydwu. Jeszcze tutaj mam na przedramieniu. Tyle bólu. W moim życiu jakby ból jest głównym odczuwaną emocją. I no nie wiem, jak inaczej mogę sobie radzić, dlatego chodzę na terapię. Często jest tak, że na przykład znam sposoby teoretyczne, czyli wiem, co mam robić, ale nie potrafię wykorzystać tego w praktyce.
Jest dużo momentów, gdzie po prostu mój mózg się wyłącza i kieruje się impulsem, który mówi w mojej głowie, że muszę to zrobić. Że nie ma innego wyjścia, że to jest jedyny sposób na poradzenie sobie z tym, co siedzi w głowie. I mam taki cały czas głos w głowie, kiedy pojawia się problem. Co miesiąc mam wizytę u psychiatry. Raz w tygodniu mam terapię. Psychiatra twierdzi, że jestem na dobrej drodze, tyle, że to jest bardzo czasochłonny proces, długotrwały. Samotność, po prostu samotność to jest mój największy lęk. A czasem wystarczy po prostu zawrócić i szukać pomocy, głośno krzyczeć o tą pomoc. Moja rodzina to stara się ukrywać ten problem. Mówią, że to jest mój wymysł, że mi minie, że to jest tylko faza, że teraz to jest modne. Jedyną osobą, która mnie w tym wspiera, jeżeli chodzi o dorosłych w moim otoczeniu poza ośrodkiem, jest to mój opiekun prawny, dyrektor pogotowia opiekuńczego, bo ja tutaj trafiłem z domu dziecka, dlatego że zabrali mnie od mojej mamy w wieku 11 lat. Dziś mam 16. Ciężko jest o tym mówić, naprawdę. Były partner mojej matki, molestował mnie przez 2 lata i kilkukrotnie mnie zgwałcił. Nie było to zgłoszone tylko i wyłącznie dlatego, że moja mama mi w to nie wierzyła. Bałem się bardzo powiedzieć o tym komukolwiek. Teraz ten mężczyzna odezwał się do mnie po raz kolejny. Napisał mi, że wyładniałem i że z chęcią by powtórzył to, co zrobił. Dlatego jak tylko stąd wyjdę, zgłoszę to na policję. Jest mi bardzo ciężko o tym mówić i to też są te rany, które mam. Myślę, że jestem przykładem tego, że z wszystkiego można wyjść, ale tutaj właśnie jest ale. Powinniśmy pokazywać, że coś jest nie tak. Tak, tak, szeptałam. No, nikt nie mógł usłyszeć. Jestem, tak. Myślę, że jestem. Gotowa na to, że wrócę do domu, do mamy. Chciała bardzo, ale nie wiem, się boję trochę. Czasami. A dziecko chce być kochane. Tak, jestem ładna. No chyba tak, trochę. Zaczęłam tutaj dbać o siebie. Ja ogólnie uważam, że ja wydorośliłam, jak znalazłam się tu. I też myślę, że przez wakacje w zeszłym roku byłam pierwszy raz na kolonii jako wychowawca. Wolontariat trochę. Większość była z domu dziecka, ale też były dzieci prywatne. To, że ja mogłam tak tymi dziećmi się opiekować, że ja mogłam robić z nimi zajęcia, pomagać, i to było super i stałam się bardziej taka odważniejsza. I tutaj tak samo. Tutaj wzięłam się za siebie. Wygrałam. Tak. Wygrałam. Był to reportaż Anny Bogdanowicz w krzyku i ciszy.